zapewnienie bezpieczeństwa osobowego to wszystkie te działania operatora, które minimalizują negatywny wpływ na ciągłość działania przez osoby, które mają autoryzowany dostęp do obiektów infrastruktury krytycznej. Jak możemy się zabezpieczyć przed tym negatywnym wpływem? Ochronę osobową, czyli zapewnienie bezpieczeństwa osobowego, możemy zapewnić na trzy różne sposoby. Te obszary możemy podzielić na obszar rekrutacji, nadzoru podczas stosunku pracy lub stosunku pokrewnego oraz w momencie odejścia, czyli rozliczenia pracownika. Podczas rekrutacji przede wszystkim musimy zweryfikować, czy osoba, która przystępuje do procesów rekrutacyjnych, jest tą osobą, za którą się podaje. Podstawową techniką do tego celu jest weryfikacja autentyczności dokumentów. Oczywiście należy dokonywać tej weryfikacji na podstawie oryginalnych dokumentów, które są zabezpieczone w sposób właściwy. Najczęściej jest to dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, karta pobytu. Te wszystkie dokumenty muszą być w dziale kadr przedstawiane w oryginałach. Dokumenty te muszą być zweryfikowane, czy są autentyczne. Co to znaczy? Oznacza to nie mniej, nie więcej, że musimy sprawdzić, czy nie zostały sfałszowane. Dlatego osoba w dziale kadr musi sprawdzić, czy zabezpieczenia, które są tam zaimplementowane, są autentyczne, czy w dokumencie żadne istotne dane nie zostały zmienione, tak jak wizerunek posiadacza, imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia. Kolejnym elementem ważnym podczas procesu rekrutacyjnego jest zweryfikowanie wiedzy, umiejętności, doświadczenia kandydata. Oczywiście przedstawienie ważnych dokumentów takich jak świadectwa pracy, dyplomy uczelni, kursów jest bardzo istotne, ale należy porównać wiedzę, którą kandydat prezentuje, z tymi dokumentami. Jeżeli te dokumenty nie są zabezpieczone w sposób wystarczający, można po prostu zadzwonić do wydających je instytucji i sprawdzić, czy taka osoba dany kurs, dane szkolenie czy uczelnię wyższą ukończyła. Podstawy weryfikacji autentyczności dokumentów dla operatorów infrastruktury krytycznej są przedstawione w opracowanym w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa poradniku. Zachęcamy do tego, aby korzystać z wiedzy, która jest tam przedstawiona. W przypadku niektórych pracowników, którzy będą mieli dostęp do informacji prawnie chronionych, przeprowadza się postępowania sprawdzające. Podczas takiego postępowania między innymi sprawdza się karalność osób, które ubiegają się o dostęp do takich informacji. Podstawowym elementem nadzoru nad pracownikiem podczas świadczenia stosunku pracy jest określony dostęp do zasobów, które są mu niezbędne do wykonania tej pracy. Oznacza to dostęp do zasobów teleinformatycznych, a także do stref. Wielu operatorów wydziela strefy bezpieczeństwa w swoich fabrykach, zakładach pracy. Pracownik powinien mieć dostęp do tych stref, do których jest to niezbędne w celu wykonania pracy. Bardzo istotnym elementem ochrony osobowej jest postępowanie z osobą, która odchodzi z pracy. Czasami zdarza się, że osoba taka rozstaje się w konflikcie z pracodawcą. Wtedy szczególnie należy zadbać o właściwe i wczesne zablokowanie dostępów do szczególnie wrażliwych i istotnych obszarów i zasobów teleinformatycznych pracodawcy. Kolejne elementy to ważne dokumenty. Twarde dyski, komputery, dokumenty drukowane. Te wszystkie elementy pracownik musi zwrócić pracodawcy. Ponadto warto jest, aby rozliczył się z wizytówek, ze sprzętu specjalistycznego oraz z charakterystycznego ubioru, umundurowania, które może powodować łatwiejszy dostęp do chronionych obiektów. Ważne jest, żeby wszyscy pracownicy operatora mieli świadomość, że wspólnie odpowiadają za bezpieczeństwo. Jeżeli zaobserwują jakieś dziwne, niestandardowe zachowania innych pracowników, powinni je zgłosić przełożonym. Jest to ważne i dla ciągłości działania operatora, i dla dobra ich samych, ponieważ ich bezpieczeństwo także może być zagrożone.